Świetnikiem wygrywamy gładko 2-0, dzięki czemu strata do lidera zmniejsza się do 8 punktów. Niestety w tym meczu Legia traci na jakiś czas Radosława Michalskiego, który choć drewniany, to szybki. Zmieniam więc skład, tak by na jego pozycji grał Jacek Bednarz, ulubieniec kibiców Wisły. Kolejny rywal to Zagłębie Lubin. W przypadku wygranej była szansa zmniejszyć stratę o kolejne oczka, bo LKL znów się potknął. Co więcej, Kowalczyk dał prowadzenie, ale fucking kurwa Sławomir Majak. Wypierdalaj szybciej do tej Bundesligi. Trudno. Teraz Gieksa. Pamiętacie pierwszy mecz w tej karierze? Był ostry w pierdol i kubeł na łeb jak w Ice Bucket Challenge. Pora na rewanż. Kowalczyk 1-0. Bednarz, zanim jeszcze został dyrektorem Wisły, trafił na 2-0. W drugiej połowie Kowalczyk 3-0. I jakby to powiedział pan Siara Siarzewski. No i bardzo dobrze, sukces jest kompletny, posprzątasz mnie to błyskiem. Za to budżet nie jest kompletny, więc postanowiłem pozbyć się Podbrożnego. Drogi, a chuja z niego jest. Wystawiam go na obronie, bo w ataku i tak by tylko przeszkadzał. Z Sokołem Pniewy, / Miliarder, / Hydrobudowa, / chuj wie co, Tychy, mecz należało przełożyć. Tydzień później drużyna pewnie by już nie istniała, a tak tylko mnie wkurwili. 2-0 po 20 minutach, po typowym Kowalczyk show, ale te chujki mieli czelność wyrównać, a potem zamurować się jak Minecraft. Swoją drogą, znajdź 5 różnic. Ze Stalą Mielec pojawiło się coś na kształt presji, bowiem LKS znów wygrywa i ma nagle 12 punktów przewagi, którą mogę zmniejszyć do 9, oczywiście jeśli wygramy. Cóż, w bramce Stali jest Bodzio W, chodzący certyfikat jakości naszej ekstraklasy, ligi, w której niewidomy bramkarz może zostać legendą. I to notabene klubu, który właśnie goni w tabeli. Marna to jednak pociecha, bo LKS znów wygrywa, więc z Olimpią Lechią po raz kolejny mamy nóż na gardle. Na szczęście Kowalczyk daje 3 punkty. Po 21 meczach niewiele się zmieniło. Jest drugie miejsce i jest też 9 punktów straty do LKS. Pamiętacie jednak, że to te czasy, których gimby nie znają. Czasy 18 drużyn w lidze i 34 kolejek. Ha! W meczu ze Stomilem szybko przegrywamy, ale chwilę później mamy karnego. Jałocha ma serię chyba 3 niestrzelonych z rzędu, więc zmieniam go pozycjami z Kowalczykiem, a Kowal pewnie trafia z wapna. Później robi to, co umie najlepiej, czyli kompletuje hat-trick, a Legia kasuje 3 punkty i w końcu odrabiamy jakąś stratę do LKS-u. A co najlepsze, Łodzianie przegrywają kolejne spotkanie, więc jeśli wygramy z Lechem, to już będą tylko 3 punkty różnicy. Zaczyna się imponująco. Niestety Jacek Dębiński, który już dawno powinien być na ławce rezerwowych w HSV Hamburg, wyrównuje i znów Minecraft pod bramką. Ostatecznie przynajmniej ten jeden punkt udało się odrobić. Mecz z Siarką miał być formalnością. Kowalczyk szybko dał prowadzenie, ale potem grało się już coraz gorzej, a po przerwie goście wyrównali. Gdyby nie rzut karny w końcówce, znów zgubilibyśmy punkty. Do UKS mamy 5 punktów. Teraz Puchar Polski i Stal Mielec. Tradycyjnie szybkie 1-0, a potem ząg. Mielec wyrównuje i wygrywa. Na szczęście jest jeszcze rewanż. Niestety kryzys dopada drużynę również w lidze i przegrywamy za Miką. LKS odskakuje na kolejny punkt, a następny mecz to nasze bezpośrednie starcie.